Szanowni Państwo, w Wielkopolsce lubimy podkreślać to, że powstanie wielkopolskie, którego rocznicę 95. właśnie będziemy obchodzili, było tak naprawdę jedynym zwycięskim powstaniem polskim. Jedynym widocznym na tle wielu, wielu powstań okupionych dramatycznymi stratami, a nie przynoszącymi dobrych rezultatów. Myślę, że to jest dobre prawo Wielkopolan, poznaniaków, aby tak właśnie pamiętać te wydarzenia historyczne. Warto jednak, aby w ramach tej pamięci zatrzymać również gdzieś głęboko w sercu i w umyśle to, że udane powstanie było poprzedzone solidną pracą narodową na rzecz utrzymania niezależności ekonomicznej, niezależności kulturalnej całego regionu w obliczu wyzwań, jakie stanowił zabór pruski. Warto też pamiętać, że po powstaniu wielkopolskim, po zwycięskiej wojnie, to normalna praca, właśnie praca Wielkopolan, poznaniaków, dała wyjątkowo wiele całej ojczyźnie w postaci dobrych, wykształconych, przygotowanych kadr urzędniczych, ludzi przygotowanych do prowadzenia różnych form aktywności społecznej i ekonomicznej. Chciałbym więc dzisiaj w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego nie tylko pogratulować nam wszystkim udanego powstania wtedy, 95 lat temu, ale również dobrze wykonanej pracy. Tak właśnie po poznańsku, po wielkopolsku, gdzie porządek musi być, gdzie jak się pracuje, pracuje się solidnie. Zapracowaliśmy na dobrze przeprowadzone zwycięskie powstanie. Zapracowaliśmy na to, aby Wielkopolska dała bardzo wiele wolnej Polsce, która powstała między innymi w wyniku zwycięstwa w grudniu 1918 roku.